43. Szkolna Liga w Sportach Zimowych, Narciarstwo Alpejskie. Dzisiaj czwarta, ostatnia edycja tej właśnie 43. Ligi, zarazem drugiego Pucharu Zakopanego Dzieci i Młodzieży. Jesteśmy już po zawodach na Harendzie dwukrotnie, na Kasprowym Wierchu. Z zawodów na zawody frekwencja była zdecydowanie coraz większa. Zaczęliśmy od 70 osób, potem 90, 110. Dzisiaj mamy 160 osób zgłoszonych. Warto startować, jest dużo konkurencji, mieli ludzie, no i fajne warunki. Ja brałam ze wszystkich udział i mi się podobało. Były super nagrody. I Milka była najlepsza. Trochę adrenaliny jest i fajnie, nie? Wszystko jest dopięte na ostatni guzik i dzieciaki są zadowolone. Przede wszystkim bezpieczeństwo. No i wszyscy się dobrze bawimy. Atmosfera, wspaniali rodzice. Pan Michał za nami. Tak, no rewelacja, naprawdę. Polecamy te zawody na przyszły rok. Wszystkim klubom sportowym. I oczywiście wszystkim rodzicom z dziećmi. Bardzo dobrze, że coś taka jest, bo to wyzwala w dzieciach taką zaciętość. A tego w Polsce brakuje, po prostu brakuje nam Alpejczyków z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, że najlepsi zawodnicy tej ligi i ci, którzy będą mocno trenować, pójdą w ślady naszych olimpijczyków, którzy z tej ligi wyszli, czyli m.in. Ewy Zagaty, Karoliny Riemen, Rafała Malczewskiego, Maryny Gąsienicy Daniel. Mamy w narciarstwie alpejskim z naszej ligi osoby, które wyszły, to jest 7 olimpijczyków, także mam nadzieję, że te dzieciaki pójdą ich śladem, a te, które nie poświęcą się karierze wyczynowego sportowca, będą czerpać wiele, wiele radości z uprawiania sportu, jakim jest narciarstwo alpejskie.